Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Przepraszam za lekkie spóźnienie, ale miałem problemy techniczne i muszę nagrać kawałek odcinka od nowa. Przejdźmy do sedna. Tytuł to mecz z milionerem i cóż, jest to już taka tradycja, że w serii musi na początku nadejść takie spotkanie. To wydarzyło się wczoraj. Zapraszam na seans. Będę tu dla... Co jest? Kasacja numer 1. Carlos Alberto. Nie no, przecież to jest... Ale wiecie co? Chyba... Moment... Chyba wolę teraz zagrać z takim składem niż Food Champions. Choć nie zdziwię się, jak trafię na identycznego rywala Food Champions. Van de Beek, to może być ta okazja. Marcus Rashford, na spokojnie. Dziękuję. 1-0. To jest właśnie ten sprawdzian. Sprawdzian, którego potrzebowaliśmy i na razie nasza drużyna go nie oblewa. Jedziemy po drugą. To wygląda na youtubera. Brzmi jak youtuber. Kaka? Jezus Neto. Dlaczego ten chłop na stadionie z megafonem zawsze gada po hiszpańsku? To też się ustawia jakoś. Bardzo możliwe, że mam coś ustawionego, że gada po hiszpańsku. Wijnaldum, Mbappé. Niestety jest już 2-1. Ale my walczymy. My wierzymy. Memphis. Dobra. Trochę żałuję tej akcji, bo tam była możliwość podania. I gdzie jest Lodi? Co on tak dziwnie był ustawiony? Kaka, wymiana podań, Wijnaldum załatwiony. Dobrze, Adama. Adama, Traore, cyk, musi to być, 2-2, co za rajd, Van Dijk załatwiony. Wszyscy obrońcy załatwieni, no i dobra. Spoko. Po Adamie akurat czegoś takiego się nie spodziewałem, ale wyszło bardzo fajnie. No i wracamy do gry. Byleby nie stracić po rozpoczęciu od środka, bo to najbardziej podcina skrzydła. Spalony. Chciałbym. 3 próby Mbappé. Mamy 59% posiadania piłki, 91% dokładności podań. Dondla FC. Nie no, nie ma go na footpizie. Jest to człowiek. Człowiek, który gra. Chyba, że... Teraz Memphis! Spalony. Nie będę jak Higuain. Gerard i... Brawo Neto! To obroniłeś, tak? Wyjąłeś tę piłkę z okienka. A, okej, gol. No niestety nie udało się odebrać tej piłki. Dwa gole różnicy. To tylko dwa gole różnicy. Promes. Ładnie. Naprawdę ładnie. 4-3. Super zmiennik, proszę państwa, super zmiennik, który myślę, że nie raz nas uratuje w lidze weekendowej. No ale spokój, w tej akcji spokój. Był kluczem do zdobycia tego gola, wyczekanie do ostatniej chwili. I agile dribbling. Próbujemy, Steven, czy... Karny, tak! O jeny, ale karny to jeszcze nie gol. Steven Gerrard. Będzie sprzedawany po tym spotkaniu, no dobra. Niech myśli, że strzelę tam, strzelam w środek. A, okej. Czyli z ekspertem gram. I znów Quincy. Promes! Nie potrzebujemy Mbappé. W sensie, ja bardzo chciałbym go mieć w zespole, jednak jak widzimy, Promes jest w stanie wkręcić każdego obrońcy przeciwnika w murawę. Ach, jestem gotowy. Dawajcie mi piątek. Dawajcie mi już piątek. No to jeszcze w najgorszy możliwy sposób. Aaaa! Weź z tym konkuruj. Ładne to było. Rashford z pierwszej! Jest! 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 84. minuta i prowadzimy 5-4. Musiałem zrobić tę cieszynkę, przepraszam. Mamy to. To teraz tego nie straćmy. Żeby to nie było 5-5 w 90 minucie, ok?
Takie małe moje małe marzenie. Do tyłu miałeś podać. Tutaj, no. Bejot, mam nadzieję, że to oglądasz. Masz być dumny, że utrzymujemy ten wynik. Że ja nie atakuję w tym momencie, że utrzymałem piłkę. Proszę zrobić analizę gracza Gold 1, który prawie podał do Stevena Gerrarda teraz. Straszny mecz. Boję się. Bardzo boję się takich składów w Food Champions, bo rywal coś potrafił, ale nie był wybitny. Tak jednak wystarczyło jedno podanie do Kyliana Mbappe, by ten strzelił gola. Walczyliśmy, pokazaliśmy poziom, klasę, determinację. Jesteśmy gotowi teraz na każdego rywala. Rashford zdał egzamin dojrzałości, Van de Beek 3 gole, Fred 3 asysty Van de Beeka i gość dostaje 7,8. Nie wiem, kto to oceniał. Może Tomasz Hajto? Czuję się niesamowicie po tym zwycięstwie i mam nadzieję, że tak samo dobrze będę grał w lidze weekendowej. Boję się oczywiście tego, że to wszystko to jedna wielka iluzja i zostanę brutalnie zweryfikowany. Liczę jednak na to, że to nie nastąpi. Wyszło SBC Axela Witsela, karta wyglądająca bardzo przyzwoicie, ma niesamowite podania. I gdybym grał Bundesligą, gdybym miał jak to kurczę wszystko zgrać, to myślę, że zrobiłbym tego zawodnika, ale obecnie nie planuję grać ligą niemiecką, nie planuję robić niewymiennych kart, chyba że wyjdzie naprawdę ktoś, kto zmieniłby oblicze mojego zespołu, ale mówię, wstrzymuję się, zbieram monety i gram. Gram w Division Rivals, pozostały mi chyba 4 spotkania do końca, ojeny, tylko 3, no dobra. Mam obecnie 17 670 punktów i brak kontraktu na Diego Carlosie w tym momencie daje mi to rangę pierwszą, jednak chyba muszę wygrać te 3 ostatnie spotkania, żeby rangę pierwszą utrzymać. Mam nadzieję, że uda się to oczywiście zrobić, bo zależy mi na tych najlepszych nagrodach. I prawda jest taka, że jestem jakieś 2 zwycięstwa od awansu do ligi drugiej. Z jednej strony fajnie, dostałbym monety, z drugiej strony boję się trochę. Oho, Paul Pogba. Chyba jeszcze nie grałem przeciwko niemu. Dobrze, czemu on to tak w ogóle... Okej, bo to jest połączenie z Ramosem, który jest z Joe Gomezem, rozumiem. To jest dobry zespół. Jeśli dobrze pamiętam, za awans do ligi drugiej otrzymuje się 30 tysięcy monet. Obecnie Fred kosztuje 40, to w sumie daje mi 70. Nie chce mi się wierzyć, że z jutrzejszych... Aj, moment, przegapiłem możliwość dośrodkowania, że z jutrzejszych nagród, no tych co najmniej 30 tysięcy z paczek nie zarobię. Więc wydaje mi się, że jest naprawdę duża szansa, że jeszcze jutro trafi do nas Frenkie de Jong i będziemy mieli naprawdę niesamowity zespół, który według mnie już jest niesamowity, ale z Frenkiem wtedy Depay miałby pełne zgranie. Fajnie by to wyglądało. Oj, tam był faul. Sędzia oczywiście nie zwrócił na to uwagi. No i Ramos, co za wejście. Kurde, naprawdę boję się tych wysoko ocenionych obrońców, bo jak ja widzę, co robią nisko ocenieni, którzy są tacy typowo OP, no to naprawdę taki Ramos. Sami widzieliście to wejście. Szybka wymiana podań, Rashford, ojeny. To Hill. Dobra, podanie do nikogo. Centra. Traore z główki, to jest słupek. I nie ma dobitki, nie ma też rzutu karnego. Wyszła przypadkowa, fajna akcja. Serio, to podanie było bardzo zaskakujące. Oczywiście dzieło przypadku. Może teraz trochę szczęścia, nie, Juri Berci się nie zawiódł. No dobra, rywal będzie... Będzie grał, prawda? Wydaje mi się, że jest dobrym przeciwnikiem. Aczkolwiek uważam, że jesteśmy tutaj standardowo wspiąć się, w sensie co? Nieważne, wygramy. Coutinho, podcięcie. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. To była kapitalna decyzja. Marcus Rashford lobem. I już w 20 minucie obejmujemy prowadzenie. Wreszcie stroje zmieniłem. Herby oczywiście jeszcze nie naprawione. Mimo, że no już 2 tygodnie minęły od pierwszego dostępu do FIFA 21. Fajnie, fajnie. Ale dobra, my gramy dalej. I gole zdobywamy, mecze wygrywamy. Awansujemy i w ogóle. Rodrigo jako skrzydłowy. Kurczę, już któryś raz widzę, że ktoś go tak używa i według mnie to nie jest zbyt dobry pomysł. On nie ma takiego zwinnego dryblingu, by być skrzydłowym. Oczywiście to jest moja opinia, nie trzeba się z tym zgadzać, ale można zgodzić się z tym, że kurde, Memphis mi przeszkodził w tej sytuacji. Ach, dobra, Depay, strzel chociaż, nie? O Boże, co ja zrobiłem? Gola straciłem. W sensie... Zacznijmy od tego, że nie wiem, co się tam stało z tym ślizgiem. Bałem się, że to będzie rzut karny. Efekt końcowy byłby taki sam i tak pewnie bym nie obronił. Jednak dlaczego nie było wejścia w przeciwnika? Tego nie rozumiem. Przecież... Dobra, nieważne. Oj, to są kłopoty. Źle. Za wysoko ustawiony zespół. Richarlison. No nie został skasowany. Kurde, ile gość ma siły i brawo Diego Carlos.
Pogba źle wyskoczył, dużo szczęścia, ale no, obrona nie zawiodła, to jest bardzo ważne. Kończymy pierwszą połowę wynikiem 1-1. Jestem zły, że straciliśmy tego gola, bo uważam, że tego dało się uniknąć. Szkoda, że tego nie zrobiłem. Wierzę w zwycięstwo, bo rywal jest dobry, ale nie uważam, by był lepszy ode mnie. Powiedział przed straceniem 5 goli. Zobaczmy, Quincy. A i podanie, i to powinien być gol, doskonale obok słupka strzela Memphis Depay w tej sytuacji. Już się tak podjarałem, widzieliście, no ale nie. Zła decyzja, w ogóle nie wiem czemu chciałem tak tam strzelić. Maximeon, lewa noga, a nie, jednak prawa i to jest gol, okej. Chyba go wpuścił z ławki. Fred, ładnie do Navasa. Dobra. To by wpadło. Jeszcze mamy tutaj Quincy'ego Promesa i to jest Kepa broniący, Wan-Bissaka dobijający mnie. Cholera jasna, no jak on tam włożył tę nogę. Już ta trzecia dobitka beznadziejna, ale to powinien być gol. No nie, no teraz zauważyłem, że gość ma Kepę w bramce. Ja muszę strzelać z 50 metrów. Cyk, przed polem karnym finezja i oczywiście blokada przez Juriego Bercicie. Zgubiłem Diogo Jotę. Maximeon po raz drugi. Naprawdę wierzyłem w sukces w tym spotkaniu. Coś się popsuło. Chyba, że jeszcze Rashford. A strzel. No dobra, 10 minut do końca. Naciskany przez obrońcę, zachował zimną krew. Jedziemy. Nie poddałem się jednak. Adama. Na coś takiego czekaliśmy. Van de Beek, zwalniamy akcję. Cyk, podanie. I Fred znajduje tutaj Traore. Ten odegry... O tak. O to chodziło. Adama. A co tam? Ufam ci, chłopie. No i rzut rożny to musi być. Proszę, niech to wyjdzie. Główka, Carlos, gol! 3-3, Diego Carlos. Czułem. Ja czułem w momencie wykonania tego rzutu rożnego, że ta piłka wpadnie do siatki. Brazylijczyk wiedział, co ma z nią zrobić. No i jest. Wiedziałem. Ja zawsze walczę do samego końca. Nigdy się nie poddaję. Nigdy. Super, faul taktyczny. Było tam podanie do Francuza. I to już gwizdek być powinien. Chyba, że jeszcze jedna akcja dla nas. Jednak nie, 3-3. Jestem zadowolony z tego wyniku. Bałem się, że przegramy. Nie uważam, że porażka byłaby tutaj zasłużonym wynikiem. Ale no nie chcę widzieć tego ryja w Food Champions. No ja przepraszam, ale te karty są tak cholernie dobre, kurde. Tak ciężko jest czasami coś zrobić. Rashford na szczęście strzelił 2 gole. Poprowadził nas do tego remisu, ale powaga. Boję się Food Champions właśnie przez to, że na pewno będzie dużo takich rywali, co już mają i Ramosa, i jakiegoś Varana, i Joe Gomeza. Ja wiem, że mam dobry środek obrony, ale jednak Diego Carlos to nie Varan, Eder Militao to nie Ramos. Dobrze, że chociaż tego Diego Carlosa mam, bo nieraz mi tyłek uratuje. No rywal miał taki sam skill rating jak ja. Ja mam obecnie 1661 punktów, 18240 w tygodniowym rankingu, co powinno... No myślę, że prawie uda się to zrobić. Dobra, wiesz, że uda mi się to zrobić. Mam 2 mecze rankingowe. Mam nadzieję tylko, że nie awansuję do ligi drugiej, bo tam są beznadziejne nagrody, chyba jeszcze gorsze niż w lidze trzeciej, więc dla dobra ja się tutaj utrzymam. Szkoda tego remisu, szkoda meczu, ale było ciężko. Właśnie w takich meczach muszę zachowywać spokój, bo kilka razy się striggerowałem przez jego defensorów. Ja się w Food Champions nigdy nie zdenerwowałem, to na pewno w lidze weekendowej nie nastąpi. Jeszcze tak tylko chciałem rzucić okiem, jak radzi sobie Rashford, zanim już... 15 meczów, 20 bramek, 6 asyst. Według mnie są to bardzo dobre wyniki, no ale słuchajcie. Ze stylem gry on ma siłę strzału 99 i wykończenie ocenione na 98. To jest głupie, ale czuć, że on jest w stanie skończyć wszystko i naprawdę, człowieku, stań się po prostu naszą legendą. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro o 15 w nagrodach za Division Rivals i liczę na to, że wzmocnimy nasz środek pola De Jong. A marzeniem jest Pogba. Wątpię, że to się wydarzy. Życzę wam również szczęścia w paczkach. Mam nadzieję, że nie tylko ja jutro trafiam ikonę. Trzymajcie się. Cześć!